Jesteśmy z Arkiem Tańculą w Bang Tao na Phuket. Powiedz, czemu wybrałeś Tajlandię na swój okres przygotowawczy? Skąd ten pomysł? Dzień dobry, siemanko, cześć. Wiesz co, przede wszystkim dlatego, że już mnie złapała w Polsce taka stagnacja. Jadę na ten trening, mieszkam niby w Krakowie, ale na trening przez te korki dopchać się to jest 40 minut. Paskudna pogoda, wiesz, a nie można robić czegoś wbrew sobie, coś się nie chce. Jak rano cię nie chce iść na trening, to znaczy, że coś jest nie tak, nie? Więc mówię, dobra, muszę zmienić otoczenie, muszę wyjechać w jakieś fajniejsze miejsce, a chyba nie ma lepszego miejsca na świecie, żeby trenować niż Tajlandia, to jest kolebka sportu walki. Tutaj to wiesz, budzę się z uśmiechem na twarzy. Mam po 4 treningi dziennie, człowieku, i jest fajnie, no. A dlaczego akurat Bang Tao? Wiesz co, tak mi po prostu znajomi polecili, że to jest jeden z najlepszych klubów. Trener, jeden ode mnie trener z grapplingu, Paweł Kotaba, pozdrawiam go, mówił, że tutaj jest po prostu najlepiej, żebym tutaj przyjechał, wiesz, zobaczyłem w internet, rzuciłem okiem, zobaczyłem, że fajne sale, nowe miejsce, tutaj jest naprawdę czysto porządek, nie to co na innych salkach. Także bez zastanowienia spakowałem się i przyleciałem tutaj. Jak to wygląda? Czy oni zapewniają ci też lokum, dietę, czy to są tylko treningi? Wiesz co, można też wykupić cały pakiet. Ja niestety nie zdążyłem, bo tutaj w okresie świątecznym jest mnóstwo ludzi. Na zajęcia Muay Thai chyba 200 osób chodzi, więc to jest naprawdę duży tłum ludzi. Nie było miejsca, sam musiałem sobie ogarnąć loka i to jeszcze tak, że 2 tygodnie mieszkałem gdzie indziej, 2 tygodnie gdzie indziej. Musiałem się przemieszczać. No ale jakoś się udało. Jest spoko, to jest w ogóle tanio, naprawdę, mega tanio. Jak to porównam do przygotowań w Polsce, wychodzi na to samo, a pogoda piękna, więc wiesz. Ćwiczysz tylko stójkę, czy też przygotowujesz się pod względem parteru? No właśnie, tylko stójkę. No, może trochę zdradzę, że no, przyszła walka właśnie będzie w stójce. Powiedziałem, że nigdy nie będę walczyć poza MMA, ale, no, ale przyszła fajna propozycja, więc no, nigdy nie mów nigdy, mam też wytatuowane. Dlatego też Tajlandia, żeby poprawić swoją stójkę. No, stójkę miałem słabą, lepsze zawsze były te zapasy i grappling, bo trenuję na grappling Kraków w końcu, więc to zobowiązuje. Stójka słabsza, dlatego przyjechałem tutaj. No jak poprawiać stójkę, no to chyba tylko tutaj mówi się, że wiesz, że Muay Thai ma chyba najskuteczniejszą stójkę ze wszystkich sztuk walki. Zgodzisz się? Zgodzę się. Byłem już tu na kilku walkach. Byłem też na walce Piotrek i Paweł. Paweł, brat Piotrka. Niedawno walczył. No. Walczył o pas mistrzowski. Z podróży wojownika mówisz. Tak. O Pawle Pojątku. O jego bracie, bo jego brat walczył tutaj 2 tygodnie temu o pas mistrzowski. Byłem na tej walce. W ogóle tutaj są te gale, są mega takie klimatyczne, wiesz, tutaj nie ma 1000 ludzi, tylko jest tam, nie wiem, 200-300 osób, ale ci ludzie naprawdę kibicują, każdy żyje tą walką, ten zapach, który się unosi w powietrzu, tej takiej mięty, tego kremu, nie pamiętam jak się ten krem nazywa, ale to jest po prostu, to trzeba przyjechać tutaj i naprawdę poczuć, zobaczyć. To jest niesamowite, że wiesz, dzieci 6-7 lat, one już się biją full kontakt, łokcie, kolana, to jest niesamowite. No to właśnie Kwong, mój trener, ma synka, ten synek ma, nie wiem, 4-5 lat, on tu biega. Lata chłopie, pół obrotówki, latające kolana, wszystko, a chłopak ma 4-5 lat max, no, także no. Widziałeś w ogóle ich rekordy? Na przykład gość ma, nie wiem, 23 lata i 250 walk stoczonych. Ja poznałem 5 lat temu, jak tutaj byłem, akurat wtedy nie byłem tutaj trenować, tylko byłem rozrywkowo, ale poznałem takiego zawodnika stąd, Taja właśnie, to stary, on miał około 300 walk, a miał 20 parę, pytam, jak to możliwe? No więc stary, ja mam 2-3 walki w miesiącu. No bo wiesz, tu rzeczywiście jest ten Tiger Club na Patong, jest tam na Chalong kolejny, jest mnóstwo takich klubów, barów, gdzie główną atrakcją są walki i wiesz, tam jest 8-10 walk przez noc, ci zawodnicy skąd się muszą brać, ktoś tam musi walczyć. Możesz już zdradzić, z kim będziesz toczył następną walkę? No właśnie nie mogę jeszcze, myślę, że na czas. Ale wiemy, że to jest w stójce. Tak, to tyle mogę. A bierzesz pod uwagę walkę na zasadach Muay Thai? Nie mówię, wiesz, następną, ale czy pisałbyś się na coś takiego? Tak, pisałbym się. To właśnie... czysto Muay Thai, wiesz, ze wszystkim łokcie i... To by było w ogóle sprawa, tylko potrzebałbym wiedzieć, mieć pełen okres przygotowawczy, 3-4 miesiące, żebym sobie tutaj przyjechał i tutaj trenować. To było fajne, no naprawdę. Przyjechałbym tutaj, mam już fajnych, sprawdzonych trenerów. No to chyba na galach freakfightowych nie było żadnych walk stricte Muay Thai. Nie kojarzę, może się mylę, ale nie pamiętam, żeby taka walka się stoczyła. Nie było, a wiesz, chyba nie. Tutaj w Tajlandii są mega popularne, tak jak jest ten One Championship, właśnie gdzie się biją ci tu wszyscy mistrzowie, Rotang i tak dalej, to oni się biją
Muay Thai na małe rękawice. Taka walka byłaby na pewno, według mnie, Muay Thai na małe rękawice będzie bardziej, jest bardziej efektywniejszy niż tak popularny w fejmie K1 małe rękawice. Wiesz, bo w K1 masz tylko to jedno kolano, tutaj tych kolan możesz mnóstwo sprzedać, masz łokcie. Jak dla mnie to lepiej by było. Tylko że no, tu się przygotowuję typowo właśnie pod K1. Wziąłem tu nie pod Muay Thai, tylko K1, więc nie uczymy się łokci. To informacja dla włodarzy Fame MMA, Arek Tańcula jest gotowy na Muay Thai. Muay Thai w małych rękawicach. Tak, jak Rotang, w ogóle ja to chciałem, wiesz, Rotanga to ja po wszystkie walki oglądam. Ja idę tak, rano robię trening, potem idę się chwilę przespać, potem mam mobility siłownię, potem mam chwilę wolną, oglądam Dragon Balla albo walki Rotanga, znowu się chwilę przespać i o 6 mam personalne i potem znowu spać. I tak wygląda moje życie, obie. Czyli intensywnie, ale sportowo. No dobrze, że nie zatrzymałeś się na Bangli gdzieś albo gdzieś w Patong, bo tam byłoby ciężej. Dla niewtajemniczonych Patong to jest taka, no tak można powiedzieć, trochę patologiczna część wyspy, ale tutaj jest na Bang Tao, jest cisza, spokój, chyba fajnie, żeby się skupić właśnie na treningach. No słuchaj, Patong, tak jak sama nazwa wskazuje, Pato, Ng, tam jest patologia i tam jest impreza, my jesteśmy na Bang Tao. Bang Tao to jest wioska, tutaj nie ma nic, jest sala treningowa, jest plaża obok, są szejki, owoce, masaże i to wszystko, tu nie ma nic więcej. Ja niestety nie mam talentu do sportu walki, więc muszę nadrabiać to po prostu ciężką pracą i trenować cały dzień, żeby dorównać poziomom tym, którzy mają ten talent. No. Cóż, Arku, dziękuję serdecznie i życzę powodzonka. Dzięki serdecznie.